Czy w Mazowieckim spadło wystarczająco dużo deszczu, żeby znaleźć dziś jakiegoś porządnego grzyba? Mamy 21 października, sobota. Ja rozpoczynam weekendową wyprawę w poszukiwaniu rydzów. Najważniejsze rydzy, ale mam nadzieję, że poza tym również jakieś fajne gatunki się znajdą. Mam też na oku miejsce, gdzie znalazłem ostatnio ciekawy gatunek. Będziemy sprawdzali, czy coś odbiło. Tymczasem pada deszcz. Pada deszcz, ja się chowam pod zalesieniami buków. Mam nadzieję, że za chwilę przestanie padać i ruszymy. Trzymamy kciuki. Mam takie miejsce, gdzie potencjalnie mogłyby rydze rosnąć. Jest kilka takich osamotnionych, pojedynczych, młodych sosen. Tu bardziej liściasty las, ale to nie znaczy, że nie mogłyby rosnąć tutaj. O! Jest maślaczek, ale temu darujemy, bo on mi w tej torbie długo nie przetrwa. Rycerzy pomarańczowo-złoty. Teoretycznie jadalny, ale nigdy się nie pokusiłem. A jak się słyki zawzięły? Dobrze, że przynajmniej widoki jesienne ładne mamy. Jest na czym zawiesić oko. Liście tutaj szczególnie skruszyny pospolitej nabrały barw. Trochę liście brzoz. Ale bezgrzybie totalne. I znienacka dostał cios. Jest poszukiwany grzybek. Nie myślałem, że tak szybko urośnie. Byłem tutaj w środę. Dziś mamy sobotę. Wyzbierałem wszystko, co się dało. Tu są jeszcze pozostałości po tych osobnikach, których zebrać nie mogłem, bo się nie nadawały. Tam ogromny kapelusz. I tu już na rozkładzie. A my się teraz zabierzemy za te, które rosną tu. Zobaczymy, ile ich jest. Przyjrzymy się z bliska. I tu mamy jednego z panów. Młodziutki, śliski od deszczu. Ja sobie pozwolę go wyrwać z całym trzonem. Jeszcze się rozejrzę, czy nic tu więcej nie ma, ale nie widzę. Z całym trzonem. Mam nadzieję, że się uda, żeby pokazać, jak on wygląda. O! Piękny okaz. Z daleka może trochę wyglądać jak borowik. Nawet ogon jest dosyć masywny. No, wyróżnia się jednak tym pierścieniem od spodu, pod którym są blaszki. Ja wypytałem ostatnio na forach, co to może być za grzyb. Sam obstawiałem, że to jest pierścieniak uprawny. Tylko ten ogon taki solidny. Potem gdzieś tam mi się znalazły jakieś aukcje z pierścieniakiem borowikowatym. W każdym bądź razie
w domu ususzyłem. Będziemy testować, jak przyjadą goście. Tymczasem pochodzę tutaj, pozbieram, bo widziałem, że kilka jest ich do zebrania. Jednego może przekroimy. W środku trzon bielutki. Zapach też z daleka czuć. Nie wiem, do czego go porównać. Do rzepy? A my się rozejrzyjmy jeszcze, bo widziałem, że jest ich więcej. Chyba nawet trochę młodszych. O, tutaj jest pan. Wśród pokrzyw tak się chował. Ja z ostatniego zbioru musiałem zrobić duży odpad jednak, bo były robaczywe, zaczerwione, więc rzuciłem na trucinę u siebie na podwórku. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Tu widać, jaki ma na trzonie takie strzępki, który mi wrasta w tą całą stertę trocin. Trochę oczyścimy, odetniemy, gdzie jest syf i zabierzemy. Zobaczmy, ile się ich uda tutaj zebrać. No. Tutaj jeszcze leży końcówka trzonu z ostatniego mojego zbioru. Zobaczcie, jaka to jest porządna bulwa. A tu już kolejny młody wyrasta. Również od razu go ciachamy. I do kolejnego, który już się wyłania. Nawet do dwóch. Jakie młodziutkie. Jeden, popatrzcie jaki. No. Rasowy prawdziwek. Pyk. Jeszcze tutaj jeden. Też młodziutki. Tylko trochę brudzą dłonie. Gdzie tu jeszcze było widać? O, dzień dobry. O, jest tam malutki. Pan mnie trochę wystraszył. Jednak nie daje za wygraną w taką pogodę. Ale fajnie jest, cieplutko. No dobra. To może jednego sobie otworzymy. Przetniemy sobie go na pół. No niestety. Też pana trochę błotka jest. Tak wygląda. Myślę, że widać ten pierścień, który później pęka. No mi się wydaje, że ten zapach to taki właśnie rzodkiewkowy, rzepowy. No niestety, w tym roku wszystkie miejsca, które miały potencjał rydzowy, jakoś zawiodły mnie. Tym bardziej na nowych terenach też nic nie znalazłem. Jakieś tam pojedyncze podgrzybki, maślaczki. No i te pierścieniaki. Ale liczyłem na trochę więcej. No cóż, zabieram się w drogę powrotną. Może jeszcze coś się po drodze znajdzie. Ale raczej będę się kierował ścieżkami, bo jednak na drzewach mokro, nie chcę sprzętu zamoczyć. Ale podejrzewam, że w tym roku z rydzy już nic.